Witam wszystkich, powiem serdecznie, to jest Biedny, zapraszam was na kolejny odcinek z League of Legends. Dzisiaj będę grał Morganą na midzie, za chwilę co gdzie jak, tylko kupmy to Jovan. Dobra, kupoty już kupiłem. Dobra, idziemy. Jak sami widzicie, sam Morganą na midzie, solo top mamy Eliskę. A tutaj jak sami widzicie, Vi, Soraka, a także... Jak on się nazywa? Ta, Nexus. Jeszcze naprawdę nie pamiętam. Korki, dobra, korki. Przeciwko sobie Akaliudr, Jinx, Thresh i Shyvana. Zobaczymy, jak to będzie. Mam nadzieję, że wygramy. Jak sami widzicie, drużyna przeciwna jest dosyć tankowata. Mam na myśli Udyra, a także Shyvana. My z kolei mamy na Sus. Nie, mamy Vi. Dobra, zobaczymy, jak to będzie. Może parę słów na temat Morgany, bardzo fajna postać, naprawdę, jeden z moich ulubionych tak samo, bo jest prosta, naprawdę. Tylko, że to jest postać, która nie potrafi dobić przeciwnika, nie ma z czego tak naprawdę i bardzo często przypadają jej asysty. Mi na przykład, albo mi, nie wiem jak tam u innych, ale mi przede wszystkim przypadają asysty. I no i tak to mniej więcej wygląda, bardzo mi się podoba bariera. Nie dość, że absorbuje AP, to także nie da się nic zrobić. Na przykład Blitz nie możecie grabnąć, Diana nie możecie podbić i tak dalej, i tak dalej. To też mi się bardzo podoba. To co, może do najważniejszego przejdźmy. LOL z widzami, LOL z wami. Zapraszam was we wtorek od godziny 20 już byłbym w LOLu, aczkolwiek zaczęlibyśmy grać około godziny 20:30. Ja gram, wy gracie ze mną, ja komentuję tą grę i wrzucam na YouTube, tak to mniej więcej wygląda. Dobra, Akali na midzie, nie wiem jak to będzie, obawiam się Akali. Na początku jest bardzo łatwa, tak? Mogę ją tam naprawdę harasować i tak dalej, aczkolwiek później się robi gorąco. I naprawdę, potem już ona ściąga wszystkich praktycznie, no nie mówmy tutaj o tankach, ale powiedzmy takiego AD carry to na lajcie. Nie, będzie last hit, będzie, tu zdążę, niestety nie zdążyłem. SS. First blood dla nas, elegancko, Lelis, którą ja niestety nie umiem tak naprawdę grać. No ale wiadomo, są postacie, które ogarniam fajnie, a są postacie, które wcale nie ogarniam i taką postacią jest na przykład Lelis. No coś tam zagram, tak? Coś tam zabiję i tak dalej, ale żebym miał jakiegoś fajnego skilla i żebym robił jakieś fajne akcje, to nie ma szans po prostu. Dobra, nie wiem dlaczego Akali nie ma, ale mnie to na razie nie interesuje i skupię się tylko i wyłącznie na farpieniu. Ajajaj, nie zdążyłem. Aj, nie trafiłem. Kurde, myślałem, że trafię. Dobra, Akali, tylko pytanie, po co ona się cofnęła? Po poty? Nie. Ajajaj. Nie wiem, dlaczego Akali jest awkiem. Mnie to raczej średnio interesuje. Dobra, skoro Udyr jest na bocie, planuję popchnąć i mi da. Co ja maksuję, jeśli chodzi o Morganę? Zdecydowanie W, następnie Q. Dlaczego postawiam W? Chodzi tutaj o farmę, łatwiejsze farmienie jest dla mnie. I tyle, tak? Q ma naprawdę fajny damage, ale jeśli Morgana nie trafi z Q, no to już się wtedy zaczyna gra, tak naprawdę. Dobra, jeśli chodzi o last hitowanie Morganą za pomocą po prostu autoataku, też jak dla mnie nie jest łatwe. Chociaż czasem mi się udaje, no, oczywiście z tego powodu się mega cieszę. Nie wiem dlaczego Akali jest awkiem. Pewnie na chwilę muszę, nie wiem, kolację je. O, nie wyrobię, nie, ona sobie mnie sobie trafić nie mogę. Dobra, puszczmy to. Akali się obudziła, słoneczko ty moje. Dobra, ja 32 farmę, Akali ma 4.
jest bardzo do tyłu. Nie wiem, jak sobie poradzi. Dobra, jeszcze nie będę puszował, bo udryw mi wybiegnie, będzie klopsik. Aczkolwiek Morgana ma barierę, czy żadne stuny, slowy nie, nic jej nie dadzą. I jeśli chodzi o Morgany, zaczyna się od zoni. Ja jestem tego święcie przekonany, że każdy build, każda gra powinna zacząć się od zoni dla Morgany. Dobra, Eliska, w sumie fakt, uważaj. Tutaj Szywana była. Powstaje pytanie, dlaczego tutaj Szywana była? No i teraz musiałbym trafić z kół, a u mnie to jest względne. No i nie mam 6 poziomu. Dobrze, bardzo dobrze, dziękuję Waj. Dziękuję Waj, chociaż ja ostatnio chyba mówiłem V. No musicie wybaczyć, naprawdę, ja czasem nie wiem, jak się czyta, co to i owo. Albo zapominam po prostu i tyle. Jak dla mnie to wszystko jedno, jak czytacie. Ja do tego jakieś wagi... Ja do tego jakieś wagi specjalnie nie przewiązuję. Waj, V, whatever, jak komu wygodnie, jak to uważa za słuszne. Dobra, to może jeszcze weźmy trochę tutaj farmy. I za chwilę się cofnę. No, na razie Morgana ma sraki damage, ale to wszystko przyjdzie z czasem. Ajajaj. Dobra, myślę, w ogóle jakie ja mam z tego damage, no tak sobie. Teraz mam 6 level, jeżeli Vibe zgangowała, no byłoby naprawdę ciekawie. Nie wiem, czy właśnie tam na bocie się, na botę się nie przejść. Dobra, zacznijmy od czegoś wielkiego, że tak powiem. Może robię błąd i powinien kupić buty. Buty, a także to. Ale nie wiem, dobra. Zobaczymy, co ma być, to będzie. Akali 6 poziom, jak Akali ma 6 poziom, już jest naprawdę, jak już powiedziałem, jest nieciekawie po prostu. Ma naprawdę z dupy damage. Ktoś tam zginął u nas? Nie, jest 5-4. 5-4 niestety nie dla nas. Dobra, kochanie, baw się tam u siebie. Pięć, pięć. Idziemy łeb w łeb. Taki wyrównany mecz mam wrażenie, wiecie? I bardzo mnie to cieszy, bo uwielbiam wyrównane mecze. Nienawidzę, jeżeli my naprawdę ciśniemy kogoś, ale no, szkoda tego filmu nie wcisnąć, tak? Jeżeli, no nie wiem, twoja drużyna gra wybornie. Sam gram nie gorzej, więc... I... No, nie zdążyłem. Ajajaj, jeszcze nie miałem kół, jeszcze tam hop do przodu. Aczkolwiek, jeżeli jakaś się na mnie rzuci, no to zarzucę barierę i... Raczej nie powiem mi krzywdy z dużej zrobić. Aczkolwiek... Pożyjemy, zobaczymy. Dobra, kół. Nie wiem, czy tam na topa się nie przejść czasem, chociaż Szywana mając ulti może mi uciec z mojego ulti. W ogóle mam farmę 61, a moja Kali 26. No niestety bycie awkiem nie popłaca. Wcale. Ja tu na spokojnie na nim szarżować nie będę, bo mi się po prostu nie opłaca. To jeszcze Akali jest. Nie, ja nic nie zrobię. Niestety nic nie zrobię. Kurde, Akali ogarnęła. Tak myślałem, czy nie zużyć flesza, wiecie? No i Ignite daje mnie zarzucony. Powstaje pytanie, dlaczego i po co? Czyż Akali ma flesza?
Okej, na Magma Flasha, masz. Ajajaj, jaki błąd popełniłem, kurde, zapomniałem zużyć flesza. Pomylił mi się DSR, nie wiem jakim cudem. Uła. No powiem, że wilk zginie jak nic. Waj, waj. A jest, gdyby skokona trafiła Eliska. Dobra. Niestety ja zjebałem to po całości. Dobra, kupmy to. I zamiast zużyć flasza i automatycznie barierę, to ja niepotrzebnie bawiłem się z ulti. To było moim totalnym błędem. 1-1, 72 farmy, jak na razie mam najwięcej. Ale kurde no. A naprawdę to mega spieprzyłem. No nie! Nie, nie, nie! Kurde, znowu błąd! Zużyłem flasha i nic mi to nie dało. Double kill! Ajajaj! Kurwa, co jak ja gram, co ja robię? Aj, Soraka przeżyła, ale pewnie za chwilę zginie. Nie wiem, co ja odwalam w tej chwili. Jakoś maniane. Dobra. Chyba nie dadzą rady. Dobrze, jednak dobrze. Ja 1-2, ale naprawdę dziska jak ja teraz spieprzyłem, to jest w ogóle dwa razy z rzędu, nie? No nie, 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 po prostu to lasketowanie Morganą mi tak czasem nie wchodzi. Gorzej niż źle. Dobra, to ja puszuję tego mida. Dlatego powiedziałem, zonia dla Morgana to jest jak dla mnie jedno z podstawowych rzeczy. Chociaż wtedy Elis naprawdę miała mało HP, myślałem, że ma więcej. I że pędzi mi z pomocą. No niestety okazała się niespodzianka. No widzicie, slow nic nie działa. Chociaż patrzcie jaki damage. Dwa razy mnie po prostu uderzył. A Kesia mnie rzucił, będzie gorąco. Tylko nie będę ryzykował, sobie tak postoję tu co najwyżej. Tutaj heal na mnie wykorzystany. Gdybym wiedział, to bym nie zużyła tych dwóch potek. Dziewięć, 13, niestety nie dla nas. Aktualnie po prostu mega boję się Akali. Jak na początku tak zacząłem, tak teraz to już nie, jednak tak powiem, trochę usiadłem na dupie. Dobra, ja i tak nic nie zrobię. Dwa razy mnie uderzył. Uderza mnie tylko dwa razy i sami widzicie ile mam HP. To pewnie przez tego Reda. Dobra. To skoro tam uder coś jest fidnięty i ta szwana też nie gorzej. To tak powiedziałem, zaszło tej zoni. Tak, no, dobrze chyba na to nazywam zonia. Tak, zonia. No i dostajemy po tej dupie aż naprawdę niemiło. Dobra, pędzę na bota. Udur jest do powstrzymania. Niedobrze, bardzo niedobrze. Aj, waj, nie trafiła niestety z kół, ale tutaj został zarzucony Ignite.
I będzie zapewne po Vi. Dobrze, teraz znowu pędzę na mida. I puszujmy, puszujmy, póki jest okazja, póki jest możliwość. Kurde, teraz hity Morganą to jest... Gorzej od Morgany masz chyba Anivia, którą mam, a z kolei nie umiem grać. Dobra, ja naprawdę obawiam się, kurde. Dobra, SS nam idzie, więc najlepiej ludzi spoważają. Może zniszczymy tą wieżę na topie. A raczej na pewno zniszczymy tą wieżę na topie. Dobrze. Ja znowu pędzę na mida. 11 farmy, 16 minuta nie jest to żaden wyczyn. Możemy powiem jak ze 140. Ale nie jest tak źle. Akali, Akali, Akali 59, 60. Dwa razy mniej niż ja. Dobra, postawię tutaj warda. Naprawdę, ja już czekam tylko na jakiś teamfight. Już ryzykować nie będę. Chociaż stać mnie na zonie, przydałoby się cofnąć. No ale kurde no. Dobrze, zabiłem dziwkę. No ja tylko autoatakiem, że mogę pomóc. Najeli zbyt odważnie. Aj. Kurde, skunie trafiłem, bo mi przez chwilę ścięło lola. No, come on, no nie, bez przesady, że nie mogę wycelować. Dobrze, Jinx jeszcze jest za to. Że ja mogłem wycelować myszką w Creepsa. Sam widzieliście, olałem dużego miana. Powstaje pytanie dlaczego, bo nie mogłem wycelować mnie. A ja many nie mam. Dobra, coś tam odzyskałem, ale to i tak mało. No, w nikogo nie trafiłem. Dobre sobie. Ja się niestety muszę cofnąć, ja mam mana, chcę kupić zonie. Dobra, teraz kupmy coś przeciwko Akali. Mimo iż Akali no nie jest fidnięta w żaden sposób. Chyba, że się mylę i nie wiem. Zobaczmy jakie ma staty. 2-4-1. Tak, nie jest w ogóle fidnięta. No a Soraka, po prostu postać, która ginie bardzo łatwo. No do przewidzenia, że o Jezu, zszywana tyle jeszcze HP. Jasne, że Elis zginie przez szywane. Nie wiedzieć czemu po prostu szywana do przodu się pchała. Nie szywane, nie wiem dlaczego Elis się pchała. Sorry memory trashu kochany, ale nie ma szans, żeby się mnie trafił. O tak. Ajajaj, Zonia pod jedynką, kurde, bo potem bym, wiecie, napieprzał w jedynka, tu... Zong, ktoś tutaj był? Feel my...
Ajajaj, no kurde, pieprzony slow. Specjalnie zużyłem flesza. Dobrze, shut down. Dobrze, to ogarnąłem, bardzo dobrze. Oj, coś mi się tu zwiesza, ścina. Ale dobra, treść został, ale co z tego? Kurde, kurde, no. Mówię, to moje Q też nie jest zbyt dobre. Tu w ogóle nie ma co się czarować. Dobra, ja się cofnę, nie będę ryzykował. Mam 1800. Jeszcze trochę golden brakuje, pójdę po zjawę, czy tam wiedźmy. Mam 136 farmy, bardzo mało, ale teraz stoję, dochodzi do jakikolwiek tam teamfight, to ja biegam, pomagam. Sami wiecie, rozumiecie. Mam reda i blue, wolałbym mieć tylko blue, a reda bym komuś dał. Dobra, ja się cofnę tutaj. Ale patrzcie, jaki fajny, naprawdę wyrównany mecz. Udyro ogarnięty, no wszystko ogarnięcie, nie ma jakiegoś trolla. Może Elis z czasem tam daje dupy, że tak powiem, ale tak to jest naprawdę luz. To znaczy, może niekoniecznie luz. O Jezus, waj, ty w ogóle nie trafiasz z tego kół. Dobra, ale ja pędzę na mida. Nie, jednak nie. Nie, 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 kurde, no ja nie zdążę, co by się nie działo, do tej cholery. No nie! Waj mi zabrała. Szybany może niekoniecznie, aczkolwiek zabrała mi na pewno Akali. A, chyba że Sunfire'ka, no dobra. No chyba że Sunfire'ka, tu się kłócić nie będę, bo w sumie możliwe to jest prawda. Okej, okay. W ogóle nie zauważyłem, że Vi ma Sunfire'ka. No tak jak powiedziałem, Morgana jest postać, która przede wszystkim ma asysty. Więc jak bardzo bym się nie starał i tak z skillami będzie naprawdę trudno. Dobra, może jeszcze tu chodźmy. I co ja bym teraz złożył? Może maskę. A potem i tak coś, wiem, potem będę musiał złożyć Relaya. Dlaczego Relaya składam? Żeby stołać wrogów, jeżeli będę używał ulti, żeby mi nie mogli po prostu uciec. Dlatego składam Relajka. Nie wiem, czy ja w ogóle wytrzymam. Czy w ogóle dojdę, zdążę dojść, zobaczymy. Tak, zdążę, tylko... Co z tego... Nie, tu nikogo nie ma. Łe, no to luź. Ło, nie ostrzegłem ich, kurde, no ale... Dobrze. Radzą sobie chłopaki. Wi się elegancko wpakowała. Ajajaj, ale ja chcę tutaj wejść. Tutaj wejść. Jeszcze nie zużyłem ulti. Dobrze, double kill da Eliski. Wow, widzę, że fokus poszedł na mnie, ale tego nie zauważyłem. No ale, kurde no. Ajajaj, i po co? Niestety, u mnie Nie, dobra, jebać smoka, teraz inhibitor na jeszcze popsują, będzie taki... Q
kłopot. Bo super stwory będą i tak dalej. Dobra, to może w ogóle słyszmy takowe buty. Sprzedajmy to. Może coś, żebym miał chociaż odrobinę więcej HP. Się nie pogniewam. No Jezus. Co za szmaciarz. Ile mam w ogóle farmy? 96 adekery, 96 farmy. A przeciwnik adekery? 147. No chyba nie mamy w ogóle o czym mówić, tak? Wow, wow, wow! Ja! Nie! Ajajaj, nie trafiłem z kół w kogoś zupełnie innego. Ja się tu boję w ogóle wkroczyć do teamfightu. Dobrze! Dobrze, sami widzicie, Morgana nie wkraczałem jak głupi debil w sam środek, tylko tutaj stałem, pilnowałem z tyłu. Smok może mamy, chociaż wątpię. Chociaż wątpię. End, no i niestety nie ma, dobra, postawmy tutaj Warda. Niestety Waj za późno. Eliska, Eliska. Wow, ile to jest farmy. Dobra, ja się cofnę, mam 180 farmy, nie jest to dużo, ale zawsze coś. Tego mina przydałoby się przypilnować. Nie to, maskę, zdecydowanie maskę. Ile? Brakuje mi 400, dobra. Jakoś się to uzbiera. I przydałoby mi się dla Morgany właśnie. O tyle zabawne, że dla Morgany jest potrzebne blue. Mnie to dziwi tak naprawdę, bo Ari już tego bardzo nie potrzebuje Black Morgana. Morgana raptem użyła dwóch speli. Muszą być naprawdę w chuj drogie, ja nie porównuję tego, 90 ma na 130. A mam tylko 1100. Więc no cóż, to trochę kosztuje. Dobra, pójdę z Vi. Ja chyba mówię czasem Vi, czasem Vi. Ajajaj, jaki ja jestem wolny. Aaaa, goddammit. No nie, nie, ulti, no nie mogę z ulti wpakować, nie? Patrzcie, jaki jestem wolny, to po prostu jest. Nie, waj. No, na ten korki mógłby trochę zostać w farmie, no, ziomuś. O Jezus. Biegamy jak debile. Za jedną postacią, którą tak naprawdę zabić nie potrafimy. Ja Symku wolałem, szczerze powiedziawszy, poczekać chwilę. No i teraz sami widzicie, ja czekam, ja czekam. Tylko, że co ja mogę? Dobra, dostał. Dobrze. Soraka zabija, ale to nic. Osobiście, sam widzicie, wolałem poczekać z tym kół. Dobra, skoro tutaj się pchatę, pójdę po wilki. Tylko ja zauważyłem ostatnio spadki klatek, jeżeli jest jakiś teamfight. Kurde, ja to muszę załatwić jakoś. Bo to tak być nie może przecież. Właśnie niedługo się w ogóle muszę wziąć za Rabadona. Nie wiem, Rabadon na samym końcu chyba będzie zły pomysł. Korki, nie cofaj się, człowieku.
No korki się cofną, no. Nie wiem, czy w ogóle dobra, zaczynamy tego smoka, tu nie ma na co czekać za bardzo. Damage mamy stosunkowo duży. Dobrze, dla nas smok. Chyba to jest dopiero pierwszy tak naprawdę. To nie musi chyba z 2 albo 3 już. No nie, no i nawet Suraka bierze mi creepsy, no litości. Support, który robi się na APK. No dobra. Mnie to tam jakoś niespecjalnie boli, tym bardziej, że mam 4-2-10. No litości. Dobra, Skugo zabimy. Za Barona się wzięli, o Jezus. Najgłupszą rzecz, jaką mogli zrobić, to za Barona się wziąć. Bez nas. No, totalna głupota. No i co, flash? Ajajaj, ja zruszyłem flasha i nic mi to niestety nie dało. No co tak długo, Gwi? Co to? Waj, co tak długo? Przytrzymaj jeszcze kół. Dobra, cofnij się. To jest turret. No i głupota, ona zginie jak nic. Patrzcie na Udyra, naprawdę wytrzymało, biega i stunuje. Tak jak to wcześniej niego powiedziałem. Niestety korki spieprzył z prawej, to dosyć porządnie, nie, do końca. Po całości, ja wykorzystałem flasha, bo byłem święcie przekonany, że no może jednak to Makali, no może nie święcie przekonany, miałem nadzieję, że może to Makali złapę. No niestety, niespodzianka. Patrzcie, nikt nie pilnuje tutaj, każdy biegnie za 2 czempionami, a nie jednego nie zabiliśmy. I nikt nie przepilnuje inhibitora, nie? Totalna moim zdaniem, że no porażka, tak? Nie bójmy się tego słowa. I co? Ani korki, to znaczy ani Udyr, ani Thresh, nikogo nie zabiliśmy. No i powstaje pytanie, po co za nim biec, no? Tu pewnie Porela poszła. Szywana Porela na bank. Nie, jednak nie, myliłem się, wow. Korkiemu Reda bym na pewno nie dał, on po prostu go zbyt szybko straci. No dobra, przynajmniej 2 miliony. Nie, musimy jakoś to mądrze rozegrać. Soraka tutaj. Mi by się przydał Rabadon i właśnie na niego będę powoli zbierał. O, Thresh robi backdora. Chociaż bardzo dobry fokus na Jinx. No i ja tam nie zdążę, co by się kurde nie działo. No i co, teraz mnie złapią jak nic. A, ta. I my nic już naprawdę nie możemy zrobić, ja starałem się, niestety jestem organizm naprawdę wolny. No, Soraka 3-9, no. Korki nie lepiej, jak Adekery ma 6-7. Tym bardziej, że on naprawdę, będąc, no tak jak powiedziałem, Adekery, powinien trzymać się naprawdę z tyłu. A nie, zapierdala do przodu, nie wiem po co. No i coś mi, noob vi, sorry Eliska, no ty masz taki sobie damage. Korki potrafi jedynie uciekać, to nie zawsze. Udyr tutaj biega i stunuje. Nawet go zabić nie potrafimy. Więc o czym my tutaj mówimy? O, Shyvana godlike. Pff.
Nie ma nawet o czym mówić. Vi próbuje uciec. Dobra, ja się zajmę tym bronieniem, chociaż ja jestem tylko Morganą. No i patrzcie, co ja mogę, no. Oni mnie tu połkną, mimo że Soraka za chwilę będzie. Ajajajajaj, jaki fail! Aj, patrzcie, udry załatw wszystko. Nie, dobra, nie załatwił na szczęście. O korki. W końcu się popisałeś. Midi top nam już padł. Nie, dosłownie wszystko nam upada. Jinx 244 farmy, 277 Shyvana u nas. No, o 100 mniej. No i w ogóle gdzie skorki? No i o korki też prawie o 100. Aczkolwiek w wykonaniu Shyvana to nie sprawia, to jest całe 100. Jesteśmy totalnie bez wardów. Dobra, mam 18 poziom. W końcu bym powiedział nawet. Czekaj. W ogóle co ma Elise zbudowane? Aha, mama Dekere Elise. Czy jakiś troll nawet się trafił? A czemu by nie? Jak już po całości to. No dobra, płakać nie będę. 5-4-11. No robię co mogę, staram się grać jak najlepiej, ale wiecie, samemu się tego nie wykaruje. Dobra, kupmy takie buty. Sprzedajmy już to. I kupmy. A nie, jeszcze mi nie będzie stać. Dobra, to w ogóle ile rabatą będzie to w takim wypadku między kosztowo, za chwilę zobaczę. Jinx. Tu nadzieję, że będzie odpowiedni fokus na Jinx, to po prostu uder nas popnie. Jesteśmy w dupie, nie mamy dwóch wież. Ile jeszcze da? 840, a tak ją myślałem. Zaprawdę jesteśmy w... no w dupie, nie ma co w ogóle się oszukiwać. Poszedłbym chętnie po blue, ale na pewno zginę. Jesteśmy totalnie bez wardów, tak już powiedziałem. Soraka zabiera kile, farmę. No fajnie, fajnie, Vi, ale... Vi. Tylko nie wiem, czy ulti teraz użyć. Dobra, moje wyczucie czasu, ale patrzcie co Udyr robi, Udyr tutaj naprawdę nam sieka. No Udyr nie zdąży, co by nie robił, ja jeszcze pędzę. Vi jeszcze tu pędzi. Chyba Vi zużyła nad flesza. I tu Soraka się bije z Thrashem. Soraka w ogóle nie ma many. No tak, jedyne co może zrobić to uciec. Ulti Jinx, tylko w kogo? Powstaje pytanie w kogo? Tu jest Red, który... no, ktoś mógłby wziąć tego Reda. Ja skoczę po blue, zobaczę w ogóle, czy jest możliwość. Już bawimy się 40 minut. No, mam najwięcej farmy z mojej drużyny, no, jak dla mnie to jest wstyd i obcia. A jednak jest, był w sumie mega cieszy. No dawaj Morgana. Dużego damage'a mega nie ma, ale zawsze coś. Dobra. Nie mam innego wyjścia, jak w dżungli się na chwilę pobawić. Niestety nie mam flesza, więc jeżeli ktoś by tutaj przyszedł, no byłaby niespodzianka. Jak to on jeszcze żyje? Dobra, jeszcze wilki. Na ku specjalnie czekam, żeby nie trafić w tego małego wilka. Nie wiem, na swego małego, nie wiem czy dobrze mówię. Dobra, i teraz będzie Rabadon.
I oczywiście chyba już nie wytrwamy do mojego kolejnego itemu, czyli byłby to Relia. Chociaż Wojtstaw też, Wojtstaw, co ja gadam? Wojtstaw, tak. Czekajcie, czy ja dobrze to mówię? Tak, też nie byłby złym pomysłem, no ale kurde, no, kilka ciosów i ja nie żyję. Korki, tylko taki item, 40 minuta. No come on, nie róbcie tam, nie biegnijcie. Oni już mają barona. Chyba, że Bagdor. Plecy mamy, a my nie, my dalej skupieni jesteśmy na udyrze. A ja z kunią mogę trafić. Problem. No, ja nic nie mogę zrobić, come on! Dobrze. Tutaj wisieleje. Waj, kurde, viva, już mi się jebie. Takie emocje, na szczęście mam blue. A długo my nie wytrzymamy, coś mi się wydaje. 6-4-14. Sucho w gębie mam od tego gadania. Dobra, ja poczekam na Giant Bella. Czyli wielki pas. Na szczęście mam blue. A nie, ja blue przecież wcześniej miałem, co ja pieprzę. Oj, wydaje mi się, że przegramy. Sam widzicie, jak bardzo długo się bawiliśmy z udyrem. Te bardziej w ogóle go zespej nie trafiałem, ta. W ogóle nie ma co się czarować. Dobra, wiem, że w ogóle jeśli chodzi o farmienie z Adekery nie mam za bardzo szans. Zresztą nawet nie rzucam się o te creepsy. Tylko idę do dżungli. No i mam już drugi raz barona. Zobaczcie, co ma Jinx. Double Blue Tristera. Gdzie ona? Z totalną głupotą. Nie wiem, może już trzeciego buduje? No i niestety. Ktoś nam tutaj zginął. A nie trafiłem! Niestety, ja mu się nie da pomóc. Baczcie, jeszcze nam ucieknie, nie? No bez lipy. No bez lipy, naprawdę on nam uciekł, naprawdę on nam uciekł. Naprawdę nam uciekł. To są jaja jak berety, tym bardziej, że ja w ogóle z kunie trafiałem. No i tak, double kill dla Jinx, ja jestem sam jak palec. Dobra, cofam się. Giant Bell, tak jak powiedziałem, where is Giant Bell? Dobra, jest Eliska, która nie ma żadnego damage'a niestety. Patrzcie, ja co robi Uder, po prostu siekę, no naprawdę ogarnięta osoba. Kurde, no nie mogę tak za bardzo tutaj lecieć. Ale OP Uder niekoniecznie, bardzo dobry gad za to, jak najbardziej. Naprawdę, sam widzicie, uciekł ogarnięty, nie jakoś bieg tutaj, tak? Tylko obkrążył to i elegancko uciekł. To prawda, że w ogóle co on ma kupione? Aha, takie buty, no właśnie. Dobra, 1900. Nie wiem, czy to w ogóle ma sens, żebyśmy dalej grali. 45 minuta. Już mi się naprawdę nie chce. Bo po prostu widzę tylko, że my tutaj defujemy się i to jeszcze tak rozpaczliwie. Nie, że tak, nie wiem, bronimy się i jest light. To nie wiem, tutaj no po prostu ledwo.
O, jeden wart jest przy smoku. I to jeszcze trinket. Tak. Tego nam brakowało. Sorry, Soraka, jesteś gówniana. Nie dotykaj moich creepsów. Ajajaj, nie zdążyłem, ale kurde, jakiś mam spadki klatek. Jeśli chodzi o teamfighty, kurde, ja to muszę naprawić. Bo to tak być nie może. Dobrze, coś tam dla mnie, nawet dla mnie się coś tam trafiło. Ua, 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 ua! Dobra, zużył Ghosta. Jaku bez sensu nie chcę zużywać. Wiem, że to będzie błąd. I patrzcie, ja już many praktycznie nie mam. Ajajaj, co tu się dzieje, co tu się dzieje? No i niestety tylko ja jestem z gry, dobra, GG. A i nawet go nie zdążyliśmy zabić. Dobra, ludzie, skomentujcie w komentarzach, jaki ten gameplay wam się podoba. Jak sądzicie, Uder był bardzo dobrym graczem. Cóż, to by było na tyle, trzymajcie się, do usłyszenia, hejos!